Kagerim. Idź. Po co? Pokaż, kto tu rządzi. Wyłaź. Obiję ci mordę. Na co czekasz? Wysiadkaj, idioto. Wyluzuj, brachu. Chciałem z nim tylko pogadać. Nie świruj, dobra? Pieprzyć to. Dzień dobry, Bartosz Żurawiecki, Kino mówi przemoc. Dzisiaj porozmawiamy o zjawisku przemocy w kinie, a są ze mną w studiu publicystki filmowe Joanna Ostrowska i Kaja Klimek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedzcie mi, dlaczego jest tyle przemocy w kinie? Ja myślę, że najprostsza odpowiedź jest rzeczywiście to, że to jest towar, który się bardzo łatwo sprzedaje, ale to jest o tyle głębsze zjawisko, że na przykład według mnie bardzo mocno wpisuje się w popkulturę. Także już jakiś czas temu zdarzyło się tak, że po prostu przemoc stała się jakimś produktem, z którego można zrobić na ekranie bardzo fajne rzeczy. Tutaj mistrzem jakby tego jest na przykład Quentin Tarantino, tak? I to jest jakby to zjawisko, o którym rozmawiamy przy każdej tak naprawdę premierze jego najnowszego filmu. I tak naprawdę myślę, że jakby ten towar, jakim jest przemoc, jest z jednej strony bardzo pociągający, z drugiej strony niebezpieczny, generuje po prostu masę innych zjawisk, które w kino kocha. Mhm. Od perwersji po seksualność, wszystko tak naprawdę, co przychodzi nam do głowy. Ja bym dodała jeszcze, że oprócz tego, że jest produktem, który dobrze się sprzedaje, może też być fenomenalnym spektaklem. Czyli to jest to właśnie, czego my dzisiaj od kina oczekujemy. I mam na myśli takie odczytanie przemocy jako kompletnej, totalnej, absolutnej destrukcji świata, który funkcjonuje. Czyli to już jest kino blockbusterowe, nie wiem, filmy Michaela Baya, które właśnie polegają na wysadzaniu wszystkiego, co da się wysadzić. No jest to też forma przemocy, która co prawda nie jest skierowana do końca w stosunku do ludzi. Oni mogą być ofiarami, choć niekoniecznie, ale chociażby w stosunku do otaczającego nas świata, do budynków, do wielkich miast, do historii jako takiej, czyli nie wiem, klasycznej architektury na przykład. Więc jakby to też jest rodzaj przemocy, którym dzisiaj posługuje się głównie kino popularne. No właśnie, wspomniałyście Tarantino, wspomniałyście Michaela Baya. Jaka jest zasadnicza różnica między pokazywaniem przemocy w kinie hollywoodzkim, takim mainstreamowym, a w kinie artystycznym, europejskim, nie wiem, jak u Hanekego na przykład? Myślę, że trudny ten podział, który tu jakby zaznaczyłeś pomiędzy jakby kinem mainstreamowym a kinem autorskim, no to jest jakby taka pierwsza generalizacja, która się nasuwa. I oczywiście są według mnie takie przesłanki, które rzeczywiście to dzielą, na przykład w kinie artystycznym Haneke, ale teraz też ten film, o którym będziemy dzisiaj, mam nadzieję, więcej rozmawiać, Animal Kingdom. Jest kilku jeszcze takich reżyserów. Myślę, że Brillante Mendoza, wcześniejszy jego film akurat, Kinatai, też zalicza się do takiego nurtu, o którym chcę powiedzieć. Czyli takiego rozpatrywania przemocy jako jeszcze kieł też greckie kino, całe w ogóle greckie kino, nowa grecka fala. To są takie filmy, które tak naprawdę starają się użyć przemocy do tego, żeby porozmawiać, też pokazać coś związanego bardziej z emocjami ludzkimi, jakąś destrukcję, jakieś próby przepracowania, ale też transgresję. Myślę, że to jest jakaś przemoc jako pewna metafora świata. Dokładnie. To warto wspomnieć też jeszcze o Nikolasie Windingu Refnie. No teraz nowy film pokazywany w Cannes, lada chwila nasza premiera, czyli Tylko Bóg Wybacza, ale to jakby najnowszy jego obraz, ale jednak ten temat przemocy towarzyszy mu od debiutu, od trylogii Pusher, która jednak pokazuje świat przemocy w Kopenhadze z różnych ujęć, przy czym zawsze efekt jest taki sam. Nie da się z tego świata wyjść. Bohater już na samym starcie jest skazany jakby na to, żeby pewną cenę za to, że przemoc jest tą metodą sprawczą świata, w którym funkcjonuje, żeby tą cenę zapłacić. Czy nie wiem, Valhalla Rising na przykład, film, w którym jedynym językiem, jakim posługuje się bohater, jest przemoc, bo on żadnych innych komunikatów de facto światu nie wysyła. Jedyny to jest właśnie jedynie akty przemocy. Drive tak samo, prawda? Najsłynniejszy film. Tak, no, oczywiście Drive to tutaj. Przy czym Drive jest o tyle specyficznym filmem, że jednak Refn cały czas podkreśla, że to jest przede wszystkim film o miłości. O takiej miłości, która może ocaleć tylko w momencie, kiedy zostanie zaprzepaszczona. Więc ten bohater najpierw zaprzepaszcza coś, co było dla niego ważne i de facto wtedy już musi skończyć zbryzgany cudzą krwią. No. Ale myślę, że to jest, jakby wracając do tego rozróżnienia, od którego tak naprawdę wyszliśmy, to myślę, że tutaj jeszcze ważną rzeczą jest to, że tak naprawdę przemoc w kinie autorskim jest bardzo często wykorzystywana jako pewien element
a propos polityczności. Myślę, że to jest też ważne, bo mamy ten film Nienawiść Kasowica i to jest jeden z takich prymarnych tak naprawdę przykładów do tego, żeby pokazywać tam akurat zamieszki na przedmieściach Paryża. Ale wiem doskonale, że taki film, który jakby poprzez wizualizację przemocy klasowej, akurat tutaj to jest najważniejsze, próbują wygrać coś zupełnie nowego. Jakby próbują przekazać jakiś komunikat, próbują się postawić też w jakiejś dyskusji politycznej. To jest o tyle ciekawe, że też wracając już do popkultury, teraz przejmuje to bardzo mocno na przykład świat teledysków. I tutaj moja ulubiona historia, synek Kosty Gawrasa, Romain Gawras, który rzeczywiście robił teledyski dla takich... MIA na przykład. Tak, dokładnie. Ale też dla takich grup hip-hopowych, na przykład francuskich. Dokładnie tacy panowie, jak są Kasowica. No a w pewnym momencie przeszedł pewnie dla wielu na czarną stronę mocy i zrobił już teledysk dla Kanye'ego Westa i Jay-Z, którego oczywiście Jay-Z uwielbiam, ale jednak ten teledysk jest tak naprawdę już imitacją zamieszek społecznych. Wpada koń, metafora. No właśnie, czy przemoc w kinie, czy w sztuce w ogóle potrzebuje uzasadnienia, waszym zdaniem? Czy może być po prostu, nie wiem, efektem, żartem? Może przemoc może być śmieszna również? Znaczy zawsze parodia jest jakimś wyjściem, ale jak ja bym się zastanawiała, nawet w kontekście popkultury, jaka przemoc nam jako widzom wydaje się być tą uzasadnioną, to na pewno jest to zemsta. Szczególnie genderowo nacechowana zemsta, czyli na przykład Kill Bill, Tarantino, to jest klasyczny przykład, że kobiety zemsta... Kobiety mszczą się na mężczyznach. Kobiety mszczą się na mężczyznach, przy czym to jest matka, która ma swój cel, czyli chce odzyskać swoje dziecko. Więc to jest taka przemoc, której ona się dopuszcza, nas w tym aspekcie przekonuje, a z drugiej strony samo, nawet gdzieś kiedyś czytałam takie sformułowanie, że czarna mamba w tej scenie wielkiej bitwy w restauracji posługuje się kataną, tak jakby była malarką malującą pędzlem obraz w stylu Jacksona Pollocka. Więc czyli to jest taka estetyzacja przemocy, estetyzacja, która też jest charakterystyczna. I przy okazji gest artystyczny właśnie z tej osoby, ze strony tej osoby, która przemocą się posługuje. Więc jakby tutaj ten Tarantino, ale z drugiej strony jeszcze jest kilka innych przykładów. Chociażby ten, o którym ty mówisz, czyli taki nacechowany politycznie, czyli rewolucja, która jest usprawiedliwiona, że system jest już tak zdegenerowany, że jedyne, co można zrobić, to go obalić. No tutaj oczywiście dla mnie naturalnym przykładem będzie przykład z popkultury, może nie do końca udanego filmu, ale komiks, na podstawie którego powstał, jest absolutnie genialny, czyli V jak Vendetta. To jest jakby historia trochę o tym. Przy czym przez to, że jest to film zrealizowany też po 11 września, on też pokazuje pewne mechanizmy kina, które mówiono nawet przy okazji właśnie tragedii związanej z 11 września, że my już to widzieliśmy w filmach. Więc jakby jak kino tutaj reaguje na taki akt przemocy, który faktycznie zmienia rzeczywistość, a jest tak bardzo filmowy, to też jest bardzo interesujący wątek, szczególnie w kontekście popkultury. Do mnie mówisz, Dubku? Do mnie mówisz? Do mnie? Ej, on mówi do mnie. Do mnie mówisz? Kiedyś Kubrick zakazał dystrybucji mechanicznej pomarańczy w Wielkiej Brytanii, ponieważ grupy przestępcze wzorowały się na bohaterach jego filmu. No, mieliśmy osoby, które naśladowały urodzonych morderców Stona. Mieliśmy strzelaninę podczas seansu Mrocznego Rycerza. Jak to wygląda? Czy ta przemoc ekranowa przekłada się na przemoc rzeczywistą? Mnie jest o tyle teraz trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo jeszcze kilka tygodni temu odpowiedziałabym pewnie, że nie. Natomiast miałam niestety z jednej strony przyjemność, z drugiej strony nieprzyjemność obejrzeć film Oppenheimera Sceny zbrodni. I to, co mnie tam jakby abstrahując od kwestii ludobójstwa w Indochinach, odgrywania tego, bo to też jest temat dla kina, filmu, w filmie i tak dalej, i tak dalej. Czy jakaś terapia dopiero wtedy tak, się odbywa. Dokładnie, ale i świadomość też. To, co tam mnie jakoś bardzo mocno ruszyło a propos naszej dyskusji, to jest to, że rzeczywiście jakby bohaterowie filmów, no głównie filmów akurat amerykańskich, tutaj John Wayne jakby wiódł prym, ale też masę innych,
postaci, to były jakby te figury, do których ci ludzie się odnosili już też po latach w trakcie tej terapii, w trakcie rozpoznawania jakby swojej winy. Ci mordercy. Ci mordercy, oni nawet stylizowali się na gangsterów filmowych, że tak się ubierali, że mieli ten sznyt taki charakterystyczny też trochę dla kina noir, że oni faktycznie odgrywali filmy robiąc to, co robili, czyli dusząc ludzi przy użyciu drutu, no nazwijmy rzecz po imieniu. No i właśnie, w takiej sytuacji, kiedy ogląda się taki dokument, który oczywiście już jakby działa poprzez też jakby pewien aspekt propagandowy, ale to jest osobna kwestia. Ale rzeczywiście, kiedy się to ogląda, to pierwsze wrażenie, które się ma, to jest to, że no jak, no to przecież już dawno nie działa. No już jakby obejrzeliśmy tyle rzeczy, już jakby to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Ale takie pęknięcia właśnie, przynajmniej w moim odczuciu, to są właśnie tego typu dokumenty. I dlatego jakby mi byłoby ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Chociaż tak, zwłaszcza, że tu nie mamy do czynienia z jakimś incydentem, ale jednak z pewną zaplanowaną zbrodnią. I to jest o tyle przerażające, że tak naprawdę może już troszeczkę się, może zabrzmie teraz bardzo patetycznie, ale może troszeczkę się już jakby zapomnieliśmy, że to w jakiś tam sposób może działać. Myślę, że ten film też Mendozy, to jest ciekawe jakby zestawienie kina Thai i Pozdrowienia z raju. Pozdrowienia z raju, dokładnie, bo w kina Thai jest tak naprawdę ten element, o którym cały czas mówimy, czyli taka afirmacja przemocy z jednej strony, a w Pozdrowieniach z raju jest coś zupełnie innego. Znaczy tak naprawdę już to wszystko znamy. Znamy te mechanizmy, znamy ten spektakl, znamy zachowania terrorystów, wiemy jak mają zachowywać się sprawcy, wiemy jak mają zachowywać się ofiary. Wszystko mamy tu już tak naprawdę rozegrane, więc nie robi to na nas żadnego wrażenia. I tylko czekamy właśnie, aż będzie następna strzelanina, bo ja sama złapałam cię oglądając ten film na tym, że no dobrze, to tutaj spacerujecie, jest bardzo miło, jeden z terrorystów wręcza jednej z zakładniczek niemalże kwiaty i jakby jest bardzo piknikowa atmosfera, no ale to właśnie teraz i właśnie wtedy. I za każdym razem jest właśnie ten moment, kiedy my oczekujemy tego samego, co może oni trochę, jakby trochę ci zakładnicy trochę chyba też czekają na takie Pozdrowienia wydarzenia. Z raju, powiedzmy, to jest film, jeden z czterech filmów, który pokażemy w cyklu Kino mówi przemoc. To jest rekonstrukcja prawdziwych zdarzeń, napaści i porwania turystów przez islamskich terrorystów. Pokażemy jeszcze także trzy inne filmy. Australijskie Królestwo Zwierząt, które opowiada takiej przemocy w obrębie rodziny. Wspomniana już przez ciebie nienawiść. Kasowica oraz rumuńskie Peryferia. O Pozdrowieniach z raju już powiedzieliśmy parę słów. Jak byście scharakteryzowały funkcję przemocy w tych trzech pozostałych filmach? Mm-hmm. Ja bym może powiedziała Animal Kingdom coś, bo zdecydowanie z tych filmów jest to dla mnie ogromnym zaskoczeniem i przyjemnością jest oglądać taki film, który jest filmem debiutanta. I faktycznie jest to przemoc w rodzinie, ale jest to przemoc też rozumiana trochę jako jeden z elementów darwinizmu tak naprawdę. No, sam tytuł nas, chociaż nie jest to metafora, która jest bardzo eksploatowana w tym filmie, już nas ustawia właśnie w tym, że mamy sprawców i ofiary, trochę polujących myśliwych i zwierzynę, tylko właśnie jak to się tutaj rozkłada w tym filmie, to jest fenomenalnie rozegrane i naprawdę ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jestem wielką fanką talentu Michauda i życzę mu, żeby takich filmów jak najlepiej. To ja jeszcze coś dodam do Animal Kingdom. Rzeczywiście ja też jestem wielką fanką tego filmu, ale to, co mnie jakoś tam też zaciekawiło, to, że tam od samego początku, jak się ogląda ten film, są dwie postacie, które są tak naprawdę bardzo intrygujące, jakoś tam tajemnicze. Jedno to jest oczywiście matka, i tutaj myślę, że jest dość duże przekroczenie w tym filmie, że tak naprawdę staram się ominąć tą kwestię, żeby nie spoilerować, ale rzeczywiście tutaj jakby... Nie jest to ciepła, miła matrona, tak. Dokładnie. Jest jeszcze wujek, który tak naprawdę... Ben Mendelsohn. Tak. Który tak naprawdę jest takim chorobliwym incydentem, taką chorobą, która jakby wkracza w tą rodzinę i ją zaczyna rozsadzać od środka. Ale bynajmniej, tak jak Kaja powiedziała, tam to nie jest grzeczna rodzinka z przedmieść. Chociaż tak jest stylizowana. Jakby oczywiście. Na dzień dobry dostajemy właśnie znaczy, mama taką rodzinę. Z każdym synem całuje się w usta i głaszcze ich, wyprawia ich na łowy. No bo to też tak a propos tak, tego, co mówiłaś. Tak, lwia rodzina. Ten pierwszy obraz jest jakby chyba fundujący dla tego klanu. Dokładnie. Z tym tu mamy do czynienia. Ale myślę, że właśnie ta postać matki, jeśli się ogląda ten film, to co się z nią dzieje jakby na przestrzeni całej narracji, to też jest jakieś przełamanie w kwestii tego, kto jest sprawcą, kto jest ofiarą, jak to wygląda tradycyjnie, rzecz ujmując w kinie, a jak to wygląda tutaj. Więc myślę, że z tego też powodu to jest bardzo interesujący przykład. Mamo, wracam do domu. Jesteś w stanie usiąść za kółkiem? Nie upiłem się. Daj buziaczka.
peryferia, obraz przemocy w krajach postkomunistycznych. To, tak. To też jest jakby osobny temat. Szczególnie, że tutaj ja chciałam jakby bezpośrednio do tego przeskoczyć, bo też jakby główną bohaterką jest kobieta i to jest kobieta, która też jest matką. I to jest kobieta, która jest więźniarką, też jakby rzadki tak naprawdę obraz w kinie w ogóle. Rzeczywiście ten kontekst byłego bloku państw, no, państw postsowieckich jest tutaj bardzo, bardzo ważny. Ale też myślę, że to się wpisuje w ogóle w kino rumuńskie, bo ta postać, podobnie jak u Krystiana Mundziu w 4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni, mówię akurat a propos tego filmu o tam o głównej bohaterce, która jakby próbuje poradzić sobie ze stałą sytuacją. Tutaj ta przemoc w tym kinie rumuńskim jakby polega na tym, że tak naprawdę system, który już upadł, nadal jakby generuje takie skrawki, które cały czas jakby próbują ustawiać jednostkę wobec tego, co się wydarzyło wcześniej. To jest jakby bardzo interesujące. W tym akurat w peryferiach to jest rozegrane w bardzo prosty sposób na podstawie trzech charakterów akurat mężczyzn. To też jest, myślę, ważna kwestia, które jakby dotykają tą kobietę, z którymi ona się spotyka. Wychodzi z więzienia, ma 24 godziny, próbuje uciec, chce zabrać ze sobą swojego syna. No i jakby wszystko się maksymalnie komplikuje i ona musi iść na ustępstwa, które tak naprawdę z jednej strony są połączone z przemocą, ale też z ogromnym upokorzeniem. Myślę, że to jest też klucz jakby do tego kina. Poza tym to też jest ciekawe w tym filmie, że ten akt przemocy jest tutaj jakby fundamentem, że to od tego wszystko się zaczęło i być może ona wcale niekoniecznie by chciała iść dalej w tę stronę, ale jednak no jest to trochę w stylu ogniu krocz za mną, prawda? Tak, że jakby dokładnie. Skoro to się wydarzyło, a ja nie jestem w stanie wyrwać się z tej kolejny, bo próbuję, ale cały czas są te sprawy, które mnie tam wciągają. Jest trzeba jednak rzucić, taki... Trzeba rzucić wyzwanie. Kompletnie ci odbiło? Masz nas za głupców? Nie masz wstydu? Puść mnie. Wynoś się. Nie dotykaj mnie. Nie wyrzucisz mnie z mojego domu. Andrej, zajmowałaś się mamą? Wynoś się stąd, szybko. Na koniec chciałem was jeszcze zapytać o kwestię przemoc versus seks. Dlaczego tak jest, że przemoc przestała być tabu we współczesnym kinie, a seks ciągle jest tabu? Dlaczego w kinie amerykańskim można pokazywać najbardziej wymyślne sposoby zabijania i torturowania, a nie można pokazywać stosunków seksualnych? Przy czym te sceny zabijania i torturowania do momentu, kiedy aby jedna kropla krwi nie padnie na podłogę, bo to jednak jest takie strzelanie bez żadnych efektów tak naprawdę. Więc to jest takie pozbawione tego rysu realistycznego. Tak, bardziej na prawda? Zasadzie konwencji, prawda? Że to jest taka konwencja, że mamy bohatera, który wystrzeliwuje sobie drogę z danego budynku na przykład, więc po prostu to jest coś, co jest elementem tego świata przedstawionego i my nie bierzemy tego do końca na poważnie, więc jeśli widz patrzy na przemoc jako właśnie w takich filmach rozrywkowych raczej, prawda, że nie myśli o tych ofiarach, nie liczy, ile osób tutaj zginęło, zanim bohater wydostał się z budynku, tylko traktuje to jako takie dziwne przełożenie symulacji igrzysk, prawda, czy symulacji walk gladiatorów, bardziej coś takiego spektakularnego właśnie, to zupełnie nie ma tej identyfikacji i właśnie takie kino może się w jakiś taki dziwnie pokrętny sposób jednak wycofać z tego oskarżenia, że to my tutaj jesteśmy winni za takie wydarzenia, jak chociażby to po Mrocznym Rycerzu, prawda? Ale co, z seksem się tak nie da? Seks trzeba traktować poważnie? Dokładnie. Myślę, że tutaj jakby prościej, że z seksualnością i z seksem prościej jest po prostu postawić bariery, bo jakby jest też, jest pornografia, są filmy erotyczne, wiemy co, ile trzeba pokazać, ile nie trzeba pokazać. Są jakieś zasady, które są jakby ustalone z góry, które są też bardzo skomplikowane. Przy przemocy już trochę jest jakby mniej tej sytuacji. Tego typu sytuacji, więc myślę, że to też bardzo mocno działa. A jeszcze jedna kwestia, która już jakby dotyka bardziej sfery filmu od strony praktycznej. No przecież doskonale wiemy, że jeżeli dobra aktorka, znana aktorka podpisuje umowę na film, to ona ma w tej umowie wyszczególnione dokładnie ile centymetrów, czego pokaże. Więc tutaj też wprowadzają się ramy, które jakby ograniczają działania. Jak wystąpi w scenie, prawda, seksualnej, bardzo takiej explicite, no to może to zagrozić jej karierze. Jak zostanie zamordowana albo gra psychopatkę, nie ma sprawy. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. A państwa chciałem zaprosić na pierwszy film z cyklu Kino mówi przemoc, Królestwo zwierząt Davida Michota.